Dziś jesteśmy w Olsztynie. Miasto 11 jezior, 5 małych akwenów. I co? Dlaczego wybrałem akurat jeziorko tutaj, co jest za mną? Tak zwane długie. Może dlatego, że zaraz tam mam parking, jest blisko do samochodu. Na pewno tak, ale jest jeszcze jedna rzecz. Każde jeziorko, wiadomo, woda to jest woda, ale musi coś ze sobą mieć, coś fajnego, co przyciąga. Ile tyle ławek, to jeszcze nie widziałem w jednym miejscu. Dlatego postanowiłem nagrać. Czy jest długie? No. Może i jest długie, stąd tego nie widzę. Zapomniałem sobie coś wziąć do czytania. Cholera, nie ma tu kiosku. Z chęcią bym se siadł, coś poczytał. O, ja pierdziu. What the fuck? Ja pierdziu. Rajski ogród. Coś dla mnie. O. No i cóż mi tu więcej trzeba? Książka jest. Można sobie poczytać. Tu sobie biegają. Jeżdżą na rolkach, na rowerach. Wszystko. My idziemy na miasto. Zobaczyć, co tam na mieście. Tu już wszystko wiemy. Tylko jak zwykle. Ciągnie na miasto. Kurde, o. Ciągnie na miasto jak on lubi łazić całe 10 minut. I zaraz frup do torby. Apartamentowce, kurde. Tam jest, taka ulica głównie apartamentowców. Ładne budyneczki, widać, że nówki funkciel. Albo świeżo wyremontowane. A my zmierzamy do City Center. Co tam ma być? To co wszędzie, we wszystkich miastach. Ale zobaczymy może ryneczek. I coś tam ewentualnie jeszcze. Budyneczki jakie. A to muszę pokazać, bo ja tam pierwszy raz coś takiego widzę. Żeby z balkonów oryginalnie wychodziły drzewka z całej wysokości. Jak to się wszystko rozrośnie, będzie zajebiste. Jednym słowem. Opowiem osiedle. Jakieś takie fajne apartamentowce, ulica Leśna. Tu się jeszcze buduje. Ale tego jest tutaj ogrom. Ile tu musi być ludzi? No to jest coś pięknego. Dość sporo się tutaj ciągnie, dlatego to pokazuję. I tu się budują, no. Czyli widać, że tu wszystko z rozmachem. Już taki most, gdzieś żeśmy widzieli. Podobny, ale ten jest jakiś taki podnowiony. To jest też zespół mostów, bo są dwa koło siebie. Tak, no. Pewnie tak. Teraz wejdziemy na górę, będziemy widzieć. Z góry. No ale ładne. No to te. Tu jest ścieżka na górę. Piękne. No i Olsztyn słynie właśnie o, z czerwonej cegły budynki. Zaraz to będziemy pokazywać. Tu widzę, o, kajaczkami można sobie popływać. Tu zaraz jest pomnik Neptuna, park, wodospadzik. I pewnie na wprost będzie zameczek. Szukamy jednej ławki. No i zobaczymy, czy znajdziemy. Mościk taki, ładny ten park. Tam jakaś restauracja, tam jakaś żaba. Tu się startuje z kajakami. Kurde, to jest prąd fajny. Tam będziemy szli. Tam sobie podejdziemy. I tu jest fajna też fontanna, zaraz zaczniemy. I taka tutaj fontanna. Ogromny budyneczek. Zapewne kościół. Zaraz podejdziemy bliżej. No, powiem, ogromny. Idziemy do środka, zobaczymy.
Tak to tu wygląda. Ciemno jest, tam nie będę wchodził, wiadomo, też zakaz jest nagrywania. No więc nie za dużo wam pokażę. Piękny budyneczek tutaj z tej strony. Idziemy na zamek. Park pod Zamcze. Tu jest piękny ten rynek. A my idziemy do tamtego budynku za tymi tutaj gałęziami. Tam jeszcze fontanna jest piękna. Jedna, tu jest kilka. Zaraz pokażemy z bliższa. Tam żeśmy byli. Tu wiadomo, plac zabaw, stare miasto. Będziemy. Zamek. Nazwy nie ma. Most świętego Jana Nepomucena. Kurczę, musimy tam zobaczyć, co to jest. Żeśmy dotarli też do pomniczka. O, tu jest napisane, kto. Bardzo przyjemnie tu się chodzi w tym parku. Nie wiem, czy to jest ten most, czy nie. Nie pisze, nie ma informacji. Ale tu ładnie wszystko z góry widać. Tamte będziemy musieli podejść. Tam jest ten, o, tam następny most. Do tego pomniczka jednego. Tam jeszcze pięknie coś daleko. I w tym parku fajnie tutaj, fajnie, naprawdę. Mogę powiedzieć, że super. Idziemy dalej. Zamek polskich artystów plastyków, zarząd okręgu. To u góry fajnie wygląda. Widać, że już troszkę lat ma. Taki tutaj amfiteatr widać. No i zmierzamy się na Stare Miasto. A jest i nasz cel. Zaraz zrobimy zbliżonko. A tu za nami Muzeum Warmii i Mazur. No jak mówiłem, specyficzne. Jak w Dubrowniku kolorki. O, i tu jest rozchwytywane to, co tu żeśmy przyjechali. Idziemy się przywitać. Z tego, co wyczytałem, jeżeli ktoś potrze po nosie Mikołajowi, to ma szczęście. Czyli babka już tu będzie miała szczęście. A tu astronom. Tak, ładnie. I już poszły zdjęcia. Nagraj teraz mnie. Ale to film się nagrywa. Mikołaja Kopernika tutaj w zamku jest jedyna w swoim rodzaju, niepowtarzalna tablica astronomiczna. I ona tam podobno jest wykupta. Znajduje się na tynku. Jest wyryta, nie wiem dokładnie. I jedyne miejsce można tam to zobaczyć. Wchodzimy do muzeum. Takie tu jest wejście. Zakaz palenia, wiadomo. Ale wejdziemy tak szybko, na pokrótce. Dziedziniec taki. Fajna. O, ale kurde, idealna trawka od razu tak się rzuca. I tak to wygląda. Gotycki zamek. Olsztynie oryginał doskonały. To jest XIV wiek. Kładzę i zobaczcie, czy głęboka studnia. Mój telefon tu nie wpadł pewnie głęboko, że ho, ho, ho. Łożysz ty w mordę. Jest trochę metrów. No ładnie, no idziemy. A jak żeśmy sobie weszli.
Tam ma wieżyczkę, chciał wejść, ale... Nieczynne. A tam księżniczka w oknie. Tak, tu pisze 14-wieczny ceglany. Funkcja rezydencji administratora. 1516. Zachowany do dzisiaj. Mikołaj Kopiernik tu zamieszkiwał. Przełomowe dzieło tutaj pisał o obrotach. Tu jest właśnie w krużganku to, co mówiłem wcześniej. To jest ten wyjątkowy przyrząd astronomiczny, zwany tablicą astronomiczną Kopernika. Górne kondygnacje skrzydła, funkcje obronne, służył jako spichlerz. Czyli jest tu piwnica. Służba, urzędnicy, piekarnia, browar, tutaj wszystko na miejscu. Fosa za murami. Budynki gospodarcze. No, tak to wyglądało. No, fajnie. Tu jest ogólnie rozpiska, od której do której. Ceny 29,20 od 10 do 17. Przewodnika 100 zł, 280 w grupie. Konkretnie. Jest kwintesencja widoku. Kościół. Tutaj jest ten zamek. Muzeum. Tu jest ta ławeczka z Kopernikiem za tym. I amfiteatr. No tutaj nikt nie przychodzi. Nie wiem, ale... Mnie tam się podobają takie, o, do występów. Fajnie tu porobione. Imienia Czesława Niemena, tym bardziej. Dobra, uciekamy na Stare Miasto. Ewangelicki Kościół Chrystusa Zbawiciela tu jest. Ura, wszystkie te budynki jednakowe. Tak to wygląda tutaj, biblioteka na samym środku. Tam idziemy na wprost. Ładne budyneczki. I tam zapewne na wprost jest wysoka brama. Jeszcze ją ujmiemy. Taka uliczka tutaj dla pieszych. I nie tylko. Na budynku dość charakterystyczne zdobienia. I to na niejednym. Tam podejdziemy na jedne. To nie są graffiti. To jest specjalnie od metra tu płacone za takie coś. Lata chyba 50. czy 60. To są takie. Chciałem sobie przypomnieć tą nazwę z graffito. Z graffito. Coś takiego, nie graffiti, zdobienia na elewacji. Lata 50, chyba 60. Coś takiego tam było. I naprawdę no jest na większości budynków. Tam jeszcze jest. Podejdę bliżej. Tu jest wojewódzka biblioteka. Piękny też budyneczek. Tu jeszcze takie fajne. Czyli każdy budyneczek ma inne. Nie wiedziałem, dopóki tutaj nie wnikłem trochę. Zaczerpłem trochę informacji. A ja zwracam na budynki uwagę. Bo tu są takie właśnie zdobienia. Mamy rzut całego tutaj Olsztyna. Jeja, 660 lat Olsztyna. Tak to tu wygląda. O, zdobień nie widać. Nie widać tych zdobień, co są tutaj. Dobra, idziemy, zobaczymy dalej, co tam ciekawego jeszcze zobaczymy. Naprawdę piękne te zdobienia są. I najbardziej, o, szczyty budynków znowu są różne.
I kurde, no każda jest inna, jedna strona już jest inna. Fajnie. Troszkę z bliższa pokażemy. Ten jest przeogromny. Tak wygląda katedra świętego Jakuba. Widzisz, Kuba? Teraz przejdziemy kawałek ulicą prostą. Zobaczymy. Może jakieś ciekawe rzeczy tutaj, na tej ulicy. Zdobienia są. Idziemy, zobaczymy. Zdobienia takie skromne, ale jak widać, co gdzie niegdzie na budynkach u góry są. Które są takie przyklejane. Tu jeszcze troszkę. Takie proste. No tu już takie budynki widać. Widać, że są stare. Stare, no i już nie są takie wymyślne jak tam na tym ryneczku, nie? Takie proste, nieskomplikowane. Ten cały budynek jest zrobiony. Taka boczna uliczka. Tam jakieś American Party. Ten jeszcze tak cały budynek jest zrobiony w tych wzorkach. O, tam widać wiekowy budynek. A tak poza tym to ryneczek ładny. Tu jest Kołłątaja. Tam jakiś pomnik. Zobaczymy tam dalej jeszcze. Tu jest jeszcze taki. W końcu żeśmy dotarli do tego mostu. Jest napisane. Tak to byśmy nie wiedzieli. Tu. Tabliczka jest. I tam dalej już widzę blokowiska, już jest inny świat. Tutaj też. Mapka ogólnie, jak to wszystko wygląda. Jest tutaj 10-12 atrakcji wypisanych. A jest tutaj tam dom? Targ rybny. Targ rybny. Targ rybny. Brama główna. Ławeczka, a ten zamek? Park Podzamczy, a Park Podzamczy? No to tam, żeśmy szli. Mamy z góry i z dołu. To są dwa parki, jest centralny. Jest 12, to jest całkowicie w innym miejscu. Czyli to jest tam, jest ten park. Tam trzeba iść. Jest jeszcze Mendelsona dom, Mendelsona. Tu fajnie restauracja jest zrobiona zaraz. O, siedzi się i woda jak w Wenecji, kurde. Tu już jesteśmy od strony parku centralnego. Takie kilka bocznych uliczek. Wprost jest ładny budyneczek. Tak jak widzimy. I tramwaj. Wystarczy wyjść troszkę z tego centrum ścisłego. Jest cisza. No nie tak jak tam. Tam jest dość głośno. Przejdziemy jeszcze tu. Pokażemy te budynki. Jak to tu wygląda. Dużo ludzi ogólnie tutaj chodzi. A my sobie tak spacerujemy. Jedności Słowiańskiej, ulica 11 listopada.
Ładnie to wygląda tutaj. Te wieżyczki. O, tam jeszcze coś fajnego jest. Kurde, tam jak ciasno. Tam jeszcze pod górkę. Metropolia konkretna. Każdy budynek inny. Tam jest bar mleczny nawet. Wypatrzył, drugi. No i dobrze, powinny być bary mleczne, bo przynajmniej ceny są mniejsze. Nie trzeba przepłacać. Teraz idziemy taką uliczką dość wiekową, widzę. Są fajne zdobienia, ale to już zrobione przez... Daję to coś dla ciebie, wielka zielarnia. Przez czas są zdobienia zrobione. Sklepik zielarski ogromny. No, sklepik zielarski, czyli coś można by było kupić. Jakieś ziółeczka do picia. Tu nie wiem, co to za budynek. A to jest Urząd Miasta Olsztyna. Tak wygląda. Tu nie wiem, co to jeszcze. Musisz zobaczyć tą wieżyczkę. Tam w dół, o, fajnie się to ciągnie. Kurie Skłodowskiej, Wyzwolenia ulica. Tu zobaczymy jeszcze to. Przy Urzędzie Miasta. Co to jest? Sobie nie zobaczyłem. Ale fajna wieżyczka, aż może jakiś punkt widokowy tam jest u góry. Parę minut żeśmy odeszli i... Tutaj ogólnie już jest cicho. Powinien być jakiś ratusz chyba, czy coś jeszcze, nie wiem. Strzelam teraz. Teraz będziemy wiedzieć. Za parę chwil. Tu są już nowoczesne, tam. Tu jeszcze widać te wzorki fajne na ścianach. Urząd Stanu Cywilnego. Będzie pisać, czy nie będzie pisać? Prezydent Olsztyna tutaj rządzi. Jak zwykle, ogromnie wysoki. Jana Pawła II tu jest. Dość konkretny tutaj jest. Tu jeszcze zobaczymy tamtą uliczkę. No, tu już jest głośno. Tu się dzieje już. Idziemy w kierunku. Nie, no tam idziemy. Tu. Rynku znowu. Tutaj jak ktoś wie, o co tu chodzi, bo tu jest ogrodzony teren. Zaraz tutaj, o. O co tu chodzi, może napisać mi w komentarzu. Co tu było? Będę wdzięczny. A tutaj rozpiska jest, dotyczy szlaku, zamków i fortyfikacji. Dla ludzi, kurde, którzy lubią, fascynują się takimi rzeczami, to jest idealna rzecz. Robi fotkę, wrzuca w Google i zapierdziela od do i tak 3 tygodnie. Fajna sprawa. Kurde, jest tego dość sporo. My będziemy jutro tu. Ale może tu jeszcze warto pojechać? Olsztyn, Ryn, żeśmy przejeżdżali przez Ryn i widzieliśmy to z samochodu. A może tu jeszcze warto podjechać? Nidzica, no byliśmy w Nidzicy. Nie, nie byliśmy, to nie jest ta Nidzica. No ja wiem, Nidzica i ten, i Czorsztyn to nie ten, nie te rejony. Ale jest tego, no, naprawdę. Gazeta Olsztyńska Muzeum.
Ale tu jest fajnie, taki ala mini ryneczek. Tak, klimatycznie. No i zaraz Jakub idzie do świętego Jakuba. To jest jakieś towarzyszenie tam. Dzisiaj mamy wszystko pod Jakuba związane. Związane z Jakubem, nie tylko. Tu jest święty Jakub. A tam siedzi niekoniecznie święty. Ale na pewno Jakub. Ale Jakub, tu jest to muzeum. Święty Jakub został patronem Olsztyna. Niby, że tak tutaj gdzieś coś pisali, że on tu wymyślił tą nazwę Olsztyn. To jest był wędrowiec, ma laskę, muszlę. Ogólnie patron różnych maści. Tak to wygląda pokrótce. Nawet nie wiedziałem. Ale się zdziwiło mnie to, czemu akurat on. Idziemy teraz, połazimy jeszcze troszkę. I będziemy jechać w inne miejsca. No i tu jest ten pomniczek, znalazłem go. I znajduje się zaraz przy budynku. Browaru, Warmia. Pięknie tu jest naprawdę w tym parku. Byłbym sobą, jakbym nie pokazał. Tu takie piękne, wiadomo, wcześniej pokazywałem te budynki. Cud, a po drugiej stronie wykluczone z życia. Gryzie się troszkę, ale taki jest obraz tutaj. No i znów stoi na tym samym podejście co rano. Żeby powiedzieć, że wycieczka po Olsztynie super się udała, naprawdę polecam wszystkim to miejsce. No i jedziemy do innego zobaczyć, a więc niedaleko do centrum, parking bezpłatny, wszystko w jednym miejscu, piękna pogoda dopisała. Pozdrawiam, proszę subskrybować, lajkować, komentować. Będę bardzo wdzięczny. Do później.